Rodzimy Kościół Polski. Etyka. Jak wykazały badania naukowe, słup ze zbrucza jest złożonym w swej strukturze wyobrażeniem ideograficznym. Jego analiza semantyczna pozwala na rekonstrukcję podstaw wiary dawnych słowian, która wyraźnie określa pozycję jednostki ludzkiej w otaczającym ją świecie, a co za tym idzie, zakres jej praw i obowiązków. Święty słup ze zbrucza uświadamia wiernym, że człowiek jest cząstką przyrody. Człowiek jest cząstką społeczeństwa. Człowiek jest cząstką rodu. Człowieczy byt, jego bezpieczeństwo i życiowe powodzenie zależne są od respektowania tych prawd. Inaczej mówiąc, przesłanie zawarte w posągu nakazuje respektowanie praw przyrody i przestrzeganie praw ładu społecznego. Wymaga tego od nas dla naszego własnego dobra. Tym samym również rodzimy Kościół Polski, uznając człowieka za część przyrody, a jednocześnie za część społeczeństwa, wymaga od niego respektowania praw przyrody i praw ładu społecznego, przestrzegania niejako uniwersalnych zasad współżycia społecznego, wspólnych na przestrzeni wieków dla większości znanych kultur. Jednocześnie przy tym Między innymi uznając, że natura nie potrzebuje żadnych tzw. świętych ksiąg czy spisanych w formie dekalogu reguł, by jej prawa były respektowane, jak również uznając, że nic nie zastąpi człowiekowi samodzielnego myślenia i zdolności empatii. Związek nasz stara się unikać formułowania tych oczywistych dla większości zasad w formie niejako gotowych przypisów na właściwe życie. Tym samym nie godzi się na popełnianie kradzieży, zabójstw, gwałtów i rabunków. Nakazuje natomiast poszanowanie dla związków międzyludzkich, które organizują społeczeństwo od rodziny po państwo. Nakazuje również bronić przyrody, uznając je za święty twór. W rodzimowierstwie jako etnicznym rodzimym systemie wyznaniowym. Zaliczanym do tzw. religii naturalnych, opartych na tradycji przekazywanej w ciągu pokoleń, istotny jest patriotyzm, rozumiany jako postawa umiłowania i pielęgnowania narodowej tradycji, kultury czy języka. Postawa umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar, charakteryzująca się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny. Nadosobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia oraz pracy dla jej dobra. Postawa przejawiająca się nie tylko w walce o obronę rodzimych wartości, ale również w twórczym działaniu na rzecz ich umocnienia. Jednocześnie przeciwstawiamy się utożsamianiu patriotyzmu ze skrajnym nacjonalizmem. Rozumianym jako postawa bezkrytycznie przedkładająca interesy własnego narodu nad interesy innych narodów oraz w podobny sposób uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych i społeczności regionalnych, która to postawa w skrajnych formach prowadzić może do zagrożeń wynikających z rasizmu, ksenofobii i szowinizmu. Uznajemy, że każdy ma prawo żyć jak chce i jak mu się podoba, o ile nie szkodzi to innym oraz o ile osoba ta nie narzuca tego sposobu życia pozostałym wbrew ich Woli. Zasadniczo przy tym Rodzimy Kościół Polski, jako związek wyznaniowy, za priorytet przyjmujący kontynuację i upowszechnianie rodzimej wiary, którą uznaje za główną, wspólną płaszczyznę porozumienia w ramach swych struktur, a nie polityczny, stara się na ile to jest współcześnie możliwe, nie zajmować stanowiska w kwestiach politycznych, a tym samym bardziej bezpośrednio nie wpływać na indywidualne poglądy polityczne swoich członków. Związek zastrzega sobie możliwość wykluczenia ze swych szeregów osób wybitnie szkodzących wizerunkowi rodzimej wiary lub rażąco naruszających wartości, zasady i reguły przedstawione w niniejszym opracowaniu.